Dobra, pokażę wam drogę. Się nazywa Czarny Szlak Up. To jest duże nachylenie. Oj, długi podjazd. Spróbuję pobić swój rekord podjazdu. Chociaż tutaj leśnicy teraz robili wycinkę i jest nierówno bardzo. Ale zobaczymy. Niestety nie udało mi się pobić rekordu. Ale zimą z obciążeniem, z plecakiem jest ciężej. Zawsze mogę mieć dzień konia. Wtedy. Droga jest zasypana, nie widać. O! Nie widać korzeni w ogóle. Kurwa, przesypali tu, przeorali. Ja pierdolę, się zupełnie zmieniło. Ale się zrobiło ciężko. O kurwa. Ale hardko się zrobił. No, generalnie leśnicy zrobili wycinkę, jak mówiłem, jak podjeżdżałem. I dolna partia tego zjazdu później, co ja jeżdżę sobie, tą pętelkę, to ta dolna partia została w ogóle zmieniona, tak? To do czego byłeś przyzwyczajony przez ostatnie 4-5 miesięcy. Dzisiaj zupełnie było nowym doznaniem i muszę powiedzieć, że trudne, no bo się zrobiło pełno, było gałęzi. Niektórych nawet takich konarów większych. No i trzeba było się adaptować, ale bardziej technicznie się teraz zrobiło. Więc można sobie razem technicznie to jakoś przejechać ładnie. Łańcuch mi się ślizga, bo miałem liścia wyrzuconego w kasetę i się tam zadziało. No dobra, jadę dalej. Plan jest taki, żeby objechać teraz Brodwino lasem, później góra do wzgórza Bernardowo, Karwiny, po Karwinach Mały Kack, no i wiadomo, tam Redłowo, Orłowo i do domu. Okej. No, objazd po dreje pokonany. Nie nagrywałem tego, bo po prostu droga
asfaltowa w górę. Natomiast też nie nagrywałem, bo GoPro nie pokazuje dobrze nachylenie terenu. Znaczy nie pokazuje dobrze. Po prostu nie pokazuje w ogóle, pokazuje tylko płaski teren. Przez to, że robi rybie oko. Mogłem to skoczyć, ale jest bardzo blisko. W sumie wychodziło tu glebą. Tam też teraz zamiast skręcać tu w prawo, mogę pojechać prosto na miejsce fajne górki. W dół by były teraz. Natomiast tu mam na dole podjazd na Brudwinie, właściwie na Sopockiej w połowie. I wolę jeszcze trochę pocisnąć, popompować. A tutaj też jest z górki, więc jest nic. Jakbym się bardziej wychylił do tyłu, to bym pięknie skoczył przez tą chopę. No i jak to wygląda. Teraz jak widzicie, dojeżdżamy tutaj do tego zakrętu na Sopockiej. I tu ja zawsze jadę w lewo, bo tu zawsze, znaczy tu zawsze. Tędy najczęściej jadę, to jest kolejna górka. Też ma fajne nachylenie. Jest długa. I można mocno popompować. Latem tu jest więcej piachu. Jest bardziej grząsko, też trzeba właśnie mocno cisnąć na pedały, żeby przejechać. Także też bardzo fajna męcząca trasa. No i tu jest cały czas w górę. Cały czas tutaj jedziemy w górę, aż do Wielkiego Kacka. No i później będę właśnie jechał Wielki Kack do Karwin, Karwinami do Małego Kacka lasem. Później Redłowo, Jorłowo i do Domciu. Strava mi pokazuje, że przyjechałem raptem 10 km 390 metrów, 46 minut w trasie. Starałem się narzucić mocniejsze tempo, ale jednak kilka warstw ubrania, plecak. Trochę to spowalnia, więc nie pobiłem swojego rekordu, jak mówiłem już. No ale zobaczymy. Wbrew pozorom nie jest tak zimno. Nawet bym powiedział, że po tych górkach dwóch już się rozgrzałem. I nie wiem, czy następnym razem nie powinienem jednej warstwy zdjąć, czyli tej takiej bluzy trochę jakby neoprenowej, i zostawić sobie koszulkę termoaktywną i wtedy na to kolarską i tą kamizelkę windstopperową. I tyle. Po prostu. Tak, bo wiecie, najgorsze jest to, żeby się nie przegrzewać. A ciężko się nie przegrzewać
jeśli wychodzisz na dwór, tu jest ci chłodno. Jest trochę tych górek i już jest dużo, dużo, dużo cieplej. Tu mamy bardzo rozjeżdżone. To jest zawsze taki cięższy odcinek. Nie widać tego oczywiście na GoPro. Ale zapraszam. Gdyby ktoś kiedyś chciał tutaj ze mną pojeździć. Tymi lasami jakieś, myślę, że 35, 30, 40 kilometrów nawet można sobie fajnie zrobić. I trasy tak poukładać, żeby dla każdego znalazło się coś miłego. Okej, okay. Dobra. No, jesteśmy już na tej górce. Teraz właśnie jadę już do, bezpośrednio od razu do małego, wielkiego kacka. I karwiny, mały i tak dalej. Także fajna ta droga, nie potrzebuję się teraz trochę zatrzymałem, bo na dłużej. Ale to był pierwszy mój taki postój, bo chciałem po prostu się napić, wyciągnąć parę fotek, żebyście po prostu mieli. Natomiast chłodno się po prostu zrobiło, nie? Nie wiem, którą trasą, bo tu jest kilka tras. Nie wiem, czy dobrze zjadę. Ja chcę po prostu zjechać na Wielkim Kacku. Muszę zobaczyć, już widzę, że źle. Okej. Okay. Nowa trasa, tak wiadomo, że się pocisnąć. Co my tu mamy? A, dobra. Jestem w domu. Znaczy, nie wiem. Ładny zjazd, bardzo szybko, tam ślisko było, tylne koło się uślizgało, natomiast bardzo fajny zjazd, tam obok był łagodniejszy, ale pomimo pogody, w sensie pogmurku do terenu stwierdziłem, że powinienem to machnąć i nie pomyliłem się. Tak, to jest Wielki Kack już i mogłem tam nawet szybciej jechać. Z tego co widzę, ale mówię, nieznane miejsce, poza tym za każdym razem taką pogodę, to za każdym razem te miejsca wyglądają inaczej i tak to wygląda. Dobra, jadę dalej. Zauważyłem, że na zjeździe jakimś musiałem błoto na kamerę chlapnęło i nie wiem jak długo tam było. Więc nie wiem, ile widzieliście. Natomiast muszę częściej przecierać kamerę. Zapominam o tym, ale będę pamiętał. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Kupiłem komin Buffa. Taki długi. 100% wełna merynosa. Super. Jest bardzo leciutki. Mega przewierny i muszę powiedzieć, że spełnia swoje zadanie, bo jest ciepły i nie pościsz się tak, nie? Także bardzo fajnie
bardzo dobry zakup, trochę to kosztowało, ale polecam wam. 100 zł, ale jest długi ten komin, można go śmiało z niego zrobić czapko komin, czyli wsadzić sobie pod kask jako czapkę, osłonić uszy i ogrzać trochę głowę, a jednocześnie mając go na szyi, żeby nie marzła szyja. I co dalej? Dalej jest też to, że w dzisiejszej sytuacji, jaką mamy w covidówce, możemy śmiało z niego korzystać jako maska. Tak? Zasłonić twarz. Więc tak to wygląda. Okej. Droga karabiny. Słuchajcie, stało się to, co wymyśliłem. Kurwa, że to padać deszcz. Jak możecie się domyślić? Deszcz jest fajny. Szczególnie o tej porze roku. Jest po prostu drogi. Zamienia wszystko w kupę. Jest słabo. Dlatego nie jest to dobrze, ale zostałem złapany w połowie drogi, już się nie wykaraskam z tego, muszę jechać dalej, więc jadę normalnie do Wielkiego Kacka, Redłowo, Orłowo. To wzdłuż torów, tutaj wzdłuż torów właśnie można bardzo fajnie pojechać sobie do Wielkiego Kaczka. Deszczyk jest niewielki, tak? Bym powiedział, że to jest taka mżaweczka. Natomiast on dosyć w wietrze i temperaturze to jest taki dosyć, bym powiedział, nieprzyjemny. Okej. Jestem na Małym Kacku. W międzyczasie odkryłem, że można bardzo fajnie pod torami pojechać tunelem na Witomino. Trzeba obczaić to i zobaczyć, jak tam się wyjeżdża. A tutaj taki mały single jelek cały czas wzdłuż torów. Bardzo fajny. Dość szybki. To jest gwiazdy Kocina.
Okej, okay, mały. No, czyli tam po prostu jednym pojechał w górę, tam dojechał do Widomina i następnym razem po prostu wybiorę lewą stronę od torów na karwinach, podjadę pod tą górę i sobie tutaj zjadę tymi widomińskimi. Zresztą były już też witomiński, ale bardziej tymi właśnie od strony górnego tego Witomina terasami. Tak to wygląda. Tak to właśnie jest. Okej, no to teraz kierunek w sumie najbardziej chujowa część trasy, bo miejska. W ogóle słuchajcie, to ja mam tu deszcze, nie? Kurwa, zawsze deszcz. Zawsze deszcz. Dojechałem do Sopotu. Pada jak nie wiem. Muszę mieć zakrytą twarz, znaczy nie wiem czy buszę. Jedni mają, inni nie. Natomiast pada strasznie, no. Ale fajna przejażdżka. Jest git.